Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wagon, a to jest kolejny 28 już odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 2 na moim kanale. Dalej jesteśmy na bagnach, zobaczymy sobie tutaj, czy jest coś, co jeszcze można zabić, czy można coś podnieść, tak żeby wycisnąć sobie z tej miejscóweczki wszystko, co możliwe. Widzę, że tutaj nasi koledzy jeszcze sobie idą, to niech idą, to jakby nie będziemy im tutaj przeszkadzać. Podejdziemy w to miejsce, ale z drugiej strony na razie chciałbym tutaj się cofnąć, bo z daleka widziałem, że mamy wąże błotne do pokonania, a wąż błotny, pamiętając jeszcze z Gothica 1, to dużo punktów doświadczenia, no więc trzeba się tym zająć. Beef, dawaj, walczymy, walczymy, beef, zobaczymy, na co nas stać, my kontra wąże błotne. No, nie wiem, czy wąż błotny nie jest przypadkiem silniejszy od trolla, patrząc na to, ile mają punktów życia, to jest to bardzo prawdopodobne. Tym bardziej cieszę się, że mój przyjaciel Beef jest w stanie sobie z takim wążem błotnym tutaj poradzić. Tyle na ten temat. Tyle na ten temat. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. No dobra, spojrzymy, co te wąże błotne tutaj mają. Mają jakieś fajne graty. Troll ma skórę, która jest warta 300 sztuk złota. Tutaj mamy skórę za 200 sztuk złota. Ale mamy kły błotnego węża, które są warte 300 sztuk złota, więc można powiedzieć, że podobnie. Ale... troll chyba też ma jakieś tam inne rzeczy, chyba kły, czy nie wiem, pazury, czy coś takiego, nieważne. Ważne jest to, że tutaj mamy jakiegoś nieszczęśnika martwego. Może, a dzięki Beef, dobrze byłoby go przeszukać, kto to jest. Zobaczymy sobie na razie te mucholoty. Czekajcie, odejdę, bo chyba tutaj lekko mi Beef przeszkadza. Martwy łowca smoków, okej. Ciekawe, jakim cudem on tutaj dotarł. I że sam tutaj dotarł, a może to jakiś kolega Sifera, Roda. No jest to bardzo prawdopodobne. Ciekawe, 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 ale co? Kto go zabił? Krwiopijcy go zabili, czy może wąże błotne? O, już chyba wiemy, kto go zabił. Pewnie pogoniono go tutaj, wiecie. Zobaczył jaszczury, zaczął przed nimi uciekać i wszedł sobie tam między młota a kowadło. Z jednej strony miał jaszczury, z drugiej strony miał... wąże błotne, no i tak to kurna bywa. Dobra, Beef, dziękuję za pomoc. Ja z jednej strony, tak samo ty z drugiej. I całkiem nieźle to wyszło. Bierzemy ciemnego grzyba. Tutaj też jakiś rośnie. Bierzemy te jaszczurze miecze. W ogóle te jaszczurze miecze są lepsze od orkowej broni, czy nie? Ciężki orkowy topór jest obrażenia 40, wymagana siła 60, wartość 20. Jeżeli chodzi o jaszczurzy miecz, to obrażenia 40, czyli tak samo wymagana siła 80, to o wiele więcej. No i mamy wartość 25, czyli są też o wiele więcej warte, chociaż, no, wiadomo, 5 sztuk złota. Ale kiedy mówimy o 20, 25, no to różnica jest. Dobra, leczymy się, Beef, nie wiem, czy ciebie też trzeba wyleczyć, jasne, że tak. Potrzebujesz mikstury leczniczej? Jasne, nie zaszkodzi. Dobrze, to już daję tutaj tobie najmniejszą, dawaj. Nie wiem, może z dwie będzie trzeba mu dać, no tak, jeszcze jedno. Potrzebujesz mikstury leczniczej? Jasne. Dobrze, dobrze, proszę. Jeszcze jedną. Napij się, kolego, tak, żebyś był zdolny do walki. Później już pokazał nam, na co go stać, ile jest wart i że warto trzymać go tutaj ze sobą. Już tak myślałem, żeby może przed walką z drugim smokiem, a na pewno dzisiaj tego drugiego smoka pokonamy, przynajmniej spróbuję, to żeby pozbyć się Beefa. Oczywiście nie mówię, żeby go zabić, bo to nie o to chodzi. Chciałbym podziękować mu za współpracę i powiedzieć, że to już koniec, ale tak, nie wiem, zobaczymy, przemyślę to jeszcze. Trochę mi tak głupio teraz, wiecie, jest jeszcze jedna strona medalu, no on u mnie pracuje, jestem jego pracodawcą. Współpracujemy, dzielimy się gdzieś tam tym, co uda nam się tutaj zarobić. No dobra, o, i mamy tam jeszcze jeden mieczek jaszczurzy, też go wezmę. Ale to tak, ja już tak związałem się z nim troszkę, tak szkoda byłoby mi go porzucać. No dobra, dobra, idziemy sobie dalej, kurna, Beef. Dawaj, kolego. Zaczynam uważać, że powinienem dostawać od ciebie więcej pieniędzy. Chcę następne 100 złotych monet. Ach, dobra, Beef, proszę. W porządku, jesteś tego warty. Też tak myślę. No to ruszajmy. To jego też tak myślę. Wiecie, teraz on nie tylko mi i innym łowcom smoków udowodnił, że ma wartość,
ale też sobie pewnie udowodnił. Po tym, jak go zostawili tam na przełęczy Górniczej Doliny, pewnie było mu smutno i tak może nawet zwątpił we własne możliwości, a ja mu pokazałem, że jednak ten dwuręczny topór to nie w kij dmuchał. Dobra, bierzemy ziele lecznicze, tu mamy jeszcze bagienne ziele, to weźmiemy to sobie też i idziemy dalej. Tutaj jakiś pieczony ścierwojad, a pamiętacie, tutaj mieliśmy misję z paladynem, który zabrał magiczną rudę w takich skrzyniach i chciał ją zabezpieczyć, ale no niestety nie udało mu się to jakoś dobrze. Przeżył tylko on, wszyscy jego koledzy to niestety no zginęli, umarli. I on powinien być tutaj, zobaczymy co u niego. Z tego co Garond mówił, to wysłał mu jakichś tam chłopaków do pomocy. To zobaczymy, czy faktycznie, czy nie. Jest, mamy ich tutaj, jest. A co on tutaj robi? Czekajcie, Engrom, skąd ja go kojarzę? Engrom, ej, przypadkiem? Ej. Tam wyżej jest obóz myśliwych. Rozmawialiśmy z nimi, tam był jakiś koleś na ty i właśnie ten Engrom. Z nim chyba było coś nie tak, on miał jakieś problemy z głową. Nie wiem, ciekawe, może paladyni uznali, że jest bandytą, czy coś takiego, bo no, przez bandytów mieli duże problemy wcześniej. No ale dobra, zobaczymy co on tu ma, jakieś tam... on miał tutaj jakąś, czekajcie, co to było? Jakaś kanapka? Co to jest? Nie, to skóra topielca. Już tak wyślałem, co to jakaś kanapka taka jakaś zgniła, spleśniała. Kto chodził do szkoły kiedyś i wrzucał kanapki za komodę, albo za łóżko, albo zostawiał w plecaku na wakacje, to wie o co chodzi. Skóra topielca. Na wewnętrznej stronie wygarbowano imię Talbin. O, Talbin, no to widzicie, to jest właśnie ten drugi koleś. Ciekawe, może się pokłócili, nie wiem, zrzucił go kurna z góry. Może facet popełnił samobójstwo. No tak, dziwna sytuacja i to tak bardzo dobra. Skoczymy na górę, dowiemy się. Markos, cześć, jak tam? Wszystko w porządku? Jak sytuacja? Dziękuję ci za pomoc. Niechaj Inos da nam siłę. No dobra. Cieszę się, że mogłem mu pomóc, zwłaszcza, że skorzystałem z miecza, który dzierżył jego kolega, jego kompan przyboczny. No jemu już się nie przydałby ten miecz, a mi się bardzo przydał, bo wtedy był dla mnie na wagę złota. Był najmocniejszą bronią, jaką mogłem sobie wyobrazić na tamtym etapie gry. Zresztą, no jeszcze wtedy byłem strażnikiem miejskim zwykłym, a teraz już jestem paladynem. To dużo znaczy, nie? Bardzo dużo. A wejdziemy, zobaczymy tutaj, jak to wygląda. Czy pojawiły się jakieś nowe aktywności, czy... Nie, chyba nie. Musimy tam do tego obozu, ja tam nikogo nie widzę, wiecie? Musimy do tego obozu skoczyć, to przejdziemy się może teraz. Zobaczymy, co tam jest, czy tam ten Talbin tam siedzi, czy może spotkało ich coś niedobrego. Sprawdzimy wszystko, zobaczymy. Beef, cieszę się, że towarzyszysz mi tutaj, bo w Górniczej Dolinie, no to niestety jest niebezpiecznie, nie? I tak bycie samotnym może czasem uratować życie, bo jakby nie patrzeć, nie zwracamy na siebie aż takiej uwagi, ale kiedy już ktoś się nami zainteresuje, no to robią się schody. A wy tak sobie tutaj teraz odpoczywacie, Rod. Cześć, jak tam? W porządku? Co się z tobą dzieje? Te buty, te zafajdane buty. I co teraz poczniesz? Buty. Też pytania zadajesz. Zacznę od tego, że kupię sobie nowe buty. No i świetnie. Od czegoś trzeba zacząć. Sifer, a ty co powiesz? Bagienny smok nie żyje. Co teraz planujesz? Bagienny smok nie żyje. Co teraz zrobisz? Nie mam pojęcia. Nie zastanawiałem się nad tym, naprawdę. W każdym razie możesz wrócić do Korinis jako bohater. Założę się, że można na tym zarobić. Zastanów się. Przemyślimy to, ale no, może coś w tym jest. Dobra. Idziemy. Musimy ogólnie już teraz do zamku. Tak naprawdę to jest nasz główny cel, żeby do zamku ruszyć, żeby naładować oko Inosa ponownie. W ogóle miałem sprawdzić, czy te statystyki z oka Inosa, kiedy miałem nałożone oko Inosa, miałem 105 chyba obrony przeciwko broni, przeciwko pociskom dystansowym i tak dalej. Smoczy ogień tam był 50, a teraz zobaczcie, mamy 90, 90, 35, 35, czyli nie mam nałożonego oka. Tak, nie mam nałożonego oka Inosa, możemy sobie nałożyć inny amulet. No to mieliście rację, a oko Inosa amulet daje jakieś tam statystyki. Nie można go nałożyć tak jakby chyba poza tym wszystkim, czy nie? Można, ale jest martwe i pozbawione blasku, to zobaczymy, czy daje statystyki. Nie, nie daje żadnych. No dobra, spoko, to zdejmujemy, nie potrzebujemy go na sobie tutaj mieć. I idziemy dalej, trzeba na górę do zamku iść, ale nim pójdziemy do zamku, to tak jak powiedziałem, zahaczymy jeszcze o tamtych
O kurna, mamy tu orków. No to mamy problem. Zahaczymy sobie o tamtych myśliwych wyżej. Dawaj, Beef, tak powolutku za mną, chodź. No chodź, Beef. Dawaj, powolutku. Dawaj, za mną, nie patrz tam. No, Beef to jest taki, wiecie, zwłaszcza teraz, kiedy już poczuł moc, on ma tę moc, to jest taki zawadiaka, no. No zresztą, kto by pomyślał, tak, łowca smoków, banditos, kurna, no to wiadomo, że zawadiaka, ale tu mamy Warga, to też sobie odejdziemy, nie chcemy się ładować teraz w kłopoty, zwłaszcza, że ciemno się robi powoli, mamy godzinę 18:41, więc nie chcemy, żeby tu po ciemku zaraz jeszcze jakieś bitwy nas czekały z orkami, jakimiś szamanami i tak dalej, więc unikamy tego. Słyszę chrząszcza, nawet dwa. Dobra, idziemy do obozu myśliwych, zobaczymy jak tam, co tam się wydarzyło takiego. Może sobie jakąś pochodnię wyciągnę, bo ciemno straszliwie. Po drugiej stronie brzegu mamy Wargi, to też staramy się jej ominąć. No i powolutku, Beef, idziesz? Jasne, że idziesz. Bardzo dobrze. No i co my tu mamy? Mamy dwa topielce. Beef, zajmij się tymi topielcami, ja sobie sprawdzę tutaj. Ej, jest! Zobaczcie, koleś naprawdę tam siedzi. Ciekawe. Co się tam wydarzyło? Zabiłeś? A tam jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden, czekaj, to ja sobie tego przeszukam. Dobra, to ja go sam zabiję, to już. Już tam się, wiesz, spokojnie, nie denerwuj, ale dziękuję za pomoc. Przejdziemy się, zobaczymy do tego Talbina, czy jak on tam miał, czy można z nim tutaj porozmawiać, czy nie. Talbin, hej. Hej. Wszystko okej? Nie widzę twojego kolegi. Talbin, jesteś sam. Jesteś sam? Tak. Mój kompan Engrom po prostu wstał wczoraj i poszedł sobie. Powiedział, że miał wizję, w której słyszał jakiś łagodny głos. Ja tam nic nie słyszałem. Pomyślałem sobie, że pewnie do końca mu już odbiło. Chwilę potem już go nie było. Jeśli spotkasz gdzieś Engroma, przypomnij Sukinkotowi, że wciąż mi jest winny skórę topielca. Myślałem, że nie chciał odejść, bo bał się orków. Czekał, aż znikną. Jak już mówiłem, całkowicie mu odbiło. Może nie wytrzymał ciśnienia, ale skąd w kieszeni miał skórę topielca z napisem... Z twoim imieniem, tak naprawdę. To jest dziwne, może ukradł, nie wiem. Ale tutaj mamy znowu temat, że wisiał mu skórę... Coś tu śmierdzi, no ale dobra. Czy ktoś tędy przechodził jeszcze, czy nie? Czy ktoś tędy przechodził? Tak! Niedawno widziałem tutaj grupkę śmiesznych gości. Paradowali w swoich wyglansowanych zbrojach i udawali bardzo ważnych. No, to chyba chodziło o... łowców smoków, tak? Czego tu chcieli ci śmieszni goście? Pytali o zapasy i sprzęt. No, człowieku, ja sam ledwo ciągnę. Ciągle gadali coś o zabijaniu smoków. Bogowie jedni wiedzą, skąd przyszła ta banda. Nie wzbudzili jednak mojego zaufania. Możliwe, że był to Sylwio, ale to dowiemy się tego później. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Czego możesz mnie nauczyć? Muszę cię rozczarować. Wiesz już wszystko, czego mógłbym cię nauczyć. Jeszcze raz dzięki za ser! A, spoko. Dobra, znalazłem twojego kompana. Myślę, że możemy już do tego przejść. Smutne wieści, ale lepiej, żeby wiedział. Znalazłem twojego kompana, Engroma. Tak? Gdzie jest? Nie żyje. Proszę, znalazłem przy nim skórę topielca. Najnosa, muszę się stąd wydostać, nawet narażając życie. Teraz albo nigdy. W sensie, że teraz, teraz? Ej, czekajcie, to ja idę za nim. Ej, bo... Znaczy, no tam powinno być bezpiecznie, ja sobie zapalę światełko. Ale jeżeli on zmierza teraz w kierunku tamtej przełęczy górniczej doliny, to lepiej go eskortować. Zależy mi, żeby jednak żył, wiecie? Nie wiem, no... Nie zakładam, że to on skrzywdził tego swojego kolegę. Ten jego kolega miał skórę faktycznie podpisaną. To nie była jakaś tam losowa skóra topielca, ona była podpisana, tak? Przez niego, przez Talbina, więc nie wiem, może się pokłócili, może ukradł mu tę skórę, może... Pożyczył, może, nie wiem, nie mam pojęcia, lepiej nie zakładać, że to on stoi za zniknięciem tamtego faceta. Najważniejsze jest to, że znaleźliśmy jego zwłoki, wiemy, że nie żyje, a Talbin ucieka. Pomógł nam, my mu też pomogliśmy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy raz jeszcze tutaj wyciągnęli pomocną dłoń i odprowadzili go może tam na tę przełęcz. Zobaczymy, nie? Upewnimy się, czy jest bezpieczny. Mówię, no ta droga już była przez nas czyszczona, ale spoko. Beef, a ty idziesz?
I idziesz, Biff. Biff sobie obserwuje, jakby nie miesza się, nie gada zbyt dużo. Czasem upomni się o wypłatę, wiadomo, ale tak złoty pracownik, naprawdę. To mam nadzieję, że on tak samo odbiera bezimiennego jako złotego takiego pracodawcę, nie? Też w sumie jakichś wielkich pytań nie zadaje. Kiedy trzeba go uzdrowić, to oferuje mu pomoc. Z pieniędzmi nie ma problemu. Urlop może jakby chciał nawet wziąć, to bym mu dał spoko. Nawet płatny, kurna, może być, nie? Pomógł mi zabić smoka, więc... z boka, więc dlaczego by nie? O, już ciemniutko na niebie. Słoneczko zachodzi całkowicie. No dobra, panie Talmin, już jesteśmy prawie na miejscu. Tutaj nikogo nie ma. Łowcy smoków odeszli, orków zabiliśmy. Smocze zębacze były, ale się zmyły. Tak samo to. Idziemy. Może nam podziękuje za to, że go odprowadziłem. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. O, kogo my tu mamy? O kurna, zobaczcie, zębacza. Tak, trzeba z nimi postępować. A widzicie, dobrze, że go odprowadziłem, bo inaczej byłoby ciężko. Mógłby nie przeżyć. Zaczynam uważać, że powinienem dostawać od ciebie więcej pieniędzy. Chcę następne 100 złotych monet. Spoko, Biff, dopiero chwaliłem cię, więc spoko, masz. W porządku, trzymaj. Jesteś tego warty. Też tak myślę. No, też tak myślisz, świetnie. Dobra, Talmin. Ej, ty! Wszystko w porządku? Dokąd się dokąd udasz? Dokąd pójdziesz? Zabierz mnie za przełęcz. Proszę. Ojeju, takie proszę. Nie mam czasu. Idź po prostu przed siebie. W porządku, dobrze. Może w porządku. Być. Dziękuję. Po prostu pójdę za tobą. No dobra, to idziemy tutaj do niego. Lecimy, nie wiem. Chociaż nie... Ej. On nie idzie za nami, ale to co, ja mam go tak po prostu przeprowadzić tutaj na drugą stronę? Bo wątpię, żebym miał iść tamtędy. Tą główną drogą to raczej... Nie, Talmin, to nie wiem. To może przejdziemy i sprawdzimy, zobaczymy to, nie? Ja sobie może zapiszę też grę. Zapiszemy sobie grę na... na tu? No, a może tu? Nie, no tu. Tu może być. Tutaj zapiszemy grę. Muszę wpisać kogoś z was na save'a. Jeszcze tego nie zrobiłem. Dobra, Biff, dawaj, idziemy. Może zaliczy nam to? A może to w ogóle nie była misja? To jest też ciekawe. Czekajcie, wyciągnę pochodnie i przeczytam. Zobaczymy. Muszę się stąd wydostać. Talmin, myśliwy z Górniczej Doliny, pobiegł w stronę przełęczy. Jakby ścigał go całych marek krwiopijców. Sądzę, że kieruje się do Korinis. No tak, raczej na pewno. Ale tutaj nie widzę ani Talbina, ani Biffa. Co jest nie tak? Ej, ciekawe, nie? Co się wydarzyło? Czekajcie, może ja wyciągnę ten święty płomień, sobie użyjemy. Może on stoi gdzieś tutaj, ale gdzie jest Biff? Biff szedł za mną cały czas. A może on gdzieś tam na dole stoi? Wyciągnę kuszę i poskanujemy teren. Zobaczymy, czy on gdzieś tam jest? Czy go nie ma? No nie wiem, to jest mega ciekawa sprawa. Czy on tam gdzieś jest? Może wejdziemy sobie tutaj? Nie chciałbym zginąć. Dobrze, że zapisałem grę. Tutaj też nikogo nie widzę. Może zejdę jeszcze niżej? Hopa. O, przeżyłem. Całe szczęście. Nie wiem, pójdę, wiecie, zobaczymy. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj go znajdę, ale jeżeli nie, no to trudno. Otworzymy drzwi i zobaczymy, czy gdzieś tam stoi. A jeżeli nie stoi, to wracamy, bo mamy smoki do zabicia. To jest teraz bardzo ważne, żeby je zabić. No więc ja już nawet kuszę, chowam to, tylko spojrzę. Ale to raczej go nie ma, zobaczcie. Nie. Myślę, o nie, jest! Stoi tam! Okej, ale wypalił do przodu. Chłopie, kurna, wystraszyłeś mnie, naprawdę, ale Biffa nie ma. Nie wiem, gdzie jest Biff. Może został, może nie chciał wychodzić. Może pilnuje nam pleców. Talmin, hej. No proszę, udało się. No proszę, przełęcz nie była chyba aż tak straszna. Dzięki za ratunek. Proszę. Znalazłem ten kamień na przełęczy. Myślę, że ci się przyda. To chyba kawałek rudy. Niech Inos macie w swojej opiece. Dziękuję, stary. Dziękuję. No niestety twój kolega nie miał tyle farta. No może gdybym przybył wcześniej, to odprowadziłbym i jednego, i drugiego tak na spokojnie, bez uciekania, a tak to widzicie. Dobra, musimy wrócić tam na górę, ja sobie wypiję mikstureczkę na szybkie bieganie. Może wyleczymy się też, by się przydało, wypijemy te duże mikstury dwie. Musimy kupić mikstury, bo to tak słabo wygląda. Dobra, lecimy. Lecimy, ciemna noc jest tutaj. Zamykamy za sobą drzwi na głucho. Mogłem jeszcze kluczykiem przekręcić, bo mam klucz do tych drzwi, ale może... Może dobrze, że tego nie zrobiłem. Dobra, którędy wracamy? Ja bym wrócił chyba tą samą ścieżką, wiecie, bo jeżeli Biff tam został na górze przy wejściu do tej kopalni, to no przydałoby się, żebyśmy byli gdzieś obok. Tu było gdzieś wejście, właśnie.
bo jak pójdę gdzieś zupełnie gdzie indziej, to ja nie wiem, czy on mnie potem odnajdzie. Kurna, beef. No i widzicie, tak gadałem, że gdzieś tam myślałem, chodziło mi po głowie, żeby się go pozbyć, żeby zrezygnować z niego, ale to kurna, no, całkowicie przez przypadek. Beef poszedł sobie w siną dal. Nie wiem, może go znajdę, może gdzieś tam będzie jeszcze na początku, tam gdzie go zatrudniłem, gdzie po raz pierwszy się zobaczyliśmy, to może tam go znajdziemy. Zaraz wszystko się okaże. Dobra, Beef, jesteś? Czekajcie, odpalimy sobie światełko. Dobrze. No nie widzę go, czekajcie, może kuszę wyciągnę i... Beef? Go naprawdę nie ma. Hej, Beef, gdzie ty kurna jesteś? Dobra, zejdziemy tam niżej, zobaczymy, czy gdzieś go znajdę. Mam nadzieję, że tak. A jeżeli nie, no to przeteleportujemy się do zamku. Może jeszcze trafię na niego gdzieś później. Wiecie, może on tak naprawdę osiągnął swój cel. Zabił smoka, dorobił się, bo na mnie zarobił bardzo dużo. Jeszcze tam tego złota leżało, wiecie, też mnóstwo to... No nie wiem, co począć. Kurna, Beef, mam nadzieję, że wszystko w porządku, naprawdę. Dobra, teleportujemy się do zamku, mamy ten teleporcik, mamy w zamku do ogarnięcia parę rzeczy, więc sobie te rzeczy teraz ogarnę. Lecimy szybciutko. Miałem jakiemuś kolesiowi dać jedzenie, on tutaj jest? Nie, jeszcze go nie ma. Czekajcie, mamy misję głód. Garant znowu zmniejszył racje żywnościowe. Lepiej znajdę Geroldowi coś do jedzenia. Zanim głód popchnie go do jakiegoś głupiego czynu, mam się z nim spotkać w siedzibie magów na zamku, kiedy wszyscy będą spać. No to wszyscy będą spać, domyślam się, że pewnie gdzieś o północy. Czyli w nocy. No to idziemy. Prześpimy się. Tu mamy nasze łóżeczko. To już możemy spokojnie powiedzieć, że to nasze łóżeczko jest. No, nikt nam go nawet nie zajął. Chwała Inosowi! Spoko, oko. No i co, no idziemy, tak? Czekajcie, bo ja się przyspałem nie do tej godziny, co trzeba. Bożenko, jeszcze... Ojeju. Ja do rana, tak wiecie, z przyzwyczajenia, a ja miałem do północy się przespać. No. Do północy, kiedy wszyscy idą spać. Tu panowie już widzę, odpoczywają przy kominku. No to nikt nie będzie nas tutaj śledził, szukał. W siedzibie magów. Dawnej siedzibie magów. Hej. Jesteś. Jestem. A więc o co chodzi? Przyniosłeś mi coś do jedzenia? Człowieku, wiadomo. Kiełbaska, proszę. Kawałek kiełbasy? Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? No kurna, mam jeszcze serek żółty. A co powiesz na kawał soczystego sera? Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? No mam, ale może chciałbyś się czegoś napić jeszcze. Widzę, że picia nie mogę mu przekazać. Dobra, trzymaj szynkę. Mógłbym ci dać tę szynkę. Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? No tak, myślę, że mam jeszcze mięsko takie zwykłe. Kawałek mięsa? Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? No mam, ale mogę tobie dać tylko to samo. To co, znowu kiełbaska? Kawałek kiełbasy? Tak, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Okej, no to masz serek. A co powiesz na kawał soczystego sera? Tak, jeszcze, jeszcze. Ja tego sera mam dużo, to mogę tobie nawet dać kilka kawałków, proszę. A co powiesz na kawał soczystego sera? Tak, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. No to co mogę dać? Jeszcze szynkę, trzymaj. Mógłbym ci dać tę szynkę. Tak, jeszcze, jeszcze. Ej, mam nadzieję, że im więcej mu dam, tym większa będzie nagroda. Trzymaj serek. A co jeszcze powiesz na kawał soczystego sera? Dobrze. Dość, dość! Dość! To wystarczy na jakiś czas. Proszę, okay. Weź moje złoto. I tak mi się tutaj do niczego nie przyda. Lepiej już pójdę, zanim ktoś nas zobaczy. Dość, dość! Już wyobrażam sobie aktora głosowego, który to nagrywał. I który... dostał tylko wytyczne, że stoi przed tobą bezimienny bohater i wpycha ci jedzenie, szynkę, kiełbaskę, serek żółty i wpycha i ty bierzesz to do kieszeni, gdzieś tam na ręce chowasz i tego już jest za dużo, to wypada wszędzie, nie mieści się już i tak krzyczysz, dość, dość! No tak, tak było, nie zmyślam. Dobra, mamy noc, ciemną noc, tutaj widzę, panowie sobie obozują. No dobra, niech sobie obozują, a... Hej. Krolot, ty coś masz do powiedzenia jeszcze? W ogóle moglibyśmy się czegoś nauczyć jednak, wiecie? Bo, o, mogę z nim porozmawiać. Dobrze. Chcę moje znaleźne za sakiewkę. To twoje największe zmartwienie? Masz tu parę monet i spadaj. To nie jest moje największe zmartwienie, ale okej, spokojnie. Spokojnie. Odzyskałeś przecież swoją sakiewkę, prawda? Nie prowokuj mnie, chłopcze. Zmiataj stąd.
Tak, jakiś taki dziwny ten koleś. Wiecie, walczyliśmy z tym smokiem i muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o walkę ze smokiem, to spoko. Daliśmy radę, naprawdę było fajnie, mieliśmy dobre towarzystwo, ale jeżeli chodzi o walkę z orkami, z jaszczurami, nawet z tymi wężami błotnymi, to tych krytyków wchodziło nam za mało. Wiecie, tak na 1, 2, 3, 4, 5 ciosów zwykłych, tam czasem jeden krytyk wleciał, to mało. To naprawdę mało, więc pomyślałem, czy by może nie wzmocnić tego naszego bohatera o parę punktów tutaj w broni jednoręcznej. Chociaż do tych 40% zobaczymy. Wyruszymy na kolejnego smoka i zobaczymy, czy tyle jest wystarczająco, czy przydałoby nam się może jeszcze troszeczkę więcej tego. Kerolo, naucz nas jeszcze posługiwania się bronią jednoręczną. Chcę się szkolić. Chcę się szkolić, dawaj. 5 punktów za 10 punktów nauki może być. I mamy teraz 40%, no i zobaczymy, nie? Jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, a my idziemy. Prześpimy się. Trzeba do Garonda poinformować go, że mamy smoka zabitego. Też musimy jeszcze naładować przecież oko Inosa. To chyba przydałoby się, żebym to zrobił. Tam na górze u tych magów, w byłej siedzibie magów była cała tam aparatura. Chwała Inosowi! Żebym naładował sobie oko Inosa, to pójdę, to zrobię. Mamy serducho. Jak w ogóle to serce wygląda? Już nie wiem. Pewnie jakoś ładnie, fajnie, ale jak? Gdzie jest? Tutaj. No tak, serce błotnego smoka, jak taka maska troszeczkę, kawałek takiego gnata. No to idziemy, naładujemy sobie to. To było oczywiste. To oko i lecimy do Garonda, zobaczymy, co to tam, jak to tam będzie wyglądać. No i trzeba będzie na kolejnego smoczka iść. Na dole chyba mogę tutaj? Tak, mogę. Zobaczcie, aparatura jest normalnie, wszystko. A kuferek? A, to już otwierałem go. Sztylet? Złoto nawet. Ej, to nie otwierałem? Kurna, to jednak nie. A może byłoby mi, nie wiem, może było mi głupio, bo był tutaj Milton, nie? To może... Może głupio mi było, wiecie, to może jego rzeczy były, ale jeżeli to zostawił, to znaczy, że nie potrzebuje. Dobra, stół alchemiczny, no i ogarniamy sobie, cyk, ponownie naładuj oko Inosa. Pulsuje energią, no i elegancko. Bardzo dobrze, że pulsuje energią. Idziemy sobie na lewo. Nie można. Ogarniemy, kurna. Co trzeba, porozmawiamy, z kim trzeba. No trzeba iść. W ogóle powinienem zapisać grę na kimś z was, tak jak powiedziałem, że zrobię, czyli teraz już sobie zapiszemy. Jeden z komentarzy, to jest kolega, który ma nick Smokozol Jadowity Smakowity. Wiesz, to jest za długie, więc ja może wpiszę po prostu Smokozol, więc tak chyba będzie ok. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, to sobie zapiszemy na Smokozolu. I kolego, napisałeś mi, że ten ork, którego mam zabić, ten Hoszpak, to nie jest ten sam ork, który stworzył Ulumulu w Gothiku 1. I okej, wiesz, ja wiem, ja to wiem, oczywiście, że to wiem, ale kiedy ogrywałem ten poprzedni odcinek, kiedy go nagrywałem, to zapomniałem o tym. Jakoś mi się tak, kurna, nie wiem, te, wiesz, urszaki, hoszpaki, to mi się tak w jedno zlepiło w głowie i uznałem, że nie, to jest na pewno ten sam ork. No i kurna, to nie jest ten sam ork. Hoszpak to hoszpak, a urszak to urszak. I napisałeś mi, że jak zabiję tego hoszpaka, bo mamy misję, tak, żeby go oczywiście zabić tutaj. Ork chce rozprawić się z orkowym szamanem hoszpakiem. Kiedy go zabiję, to mam w miejsce, w którym on był, przyjść kolejnego dnia. Albo jeszcze kolejnego dnia, że niby coś będzie, to okej. Wrócę tam, nie ma problemu. Dziękuję za informacje, dziękuję za komentarze i każdego z was zachęcam do komentowania. Czytam wasze komentarze. Garond, hello, co do smoków? Mam wiadomości dotyczące smoków. Dobra wiadomość. Zabiłem smoka z bagien na wschód stąd. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Na szczęście nie. Na razie mamy spokój. Trzymam się od tego z daleka. Okej. Na razie macie spokój. Ludzie dobra. Idę do Orika, do Percivala, porozmawiamy z nimi. Cześć. Jakieś wieści? Jakieś wieści? Orków jest coraz więcej. To zły znak. Dobra. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Jednego udało mi się zgładzić. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie szukać następnych? Na południe stąd, daleko za wulkanem, wznosi się kamienna forteca. Nasi szpiedzy donieśli, że jest silnie strzeżona. Być może tam ukrywa się jeden ze smoków.
Kamienna forteca, silnie strzeżona i być może tam ukrywa się jeden ze smoków. Dobra, czyli już wiemy, że trzeba iść do kamiennej fortecy. Tak, wiecie, ja odwiedziłbym handlarza, zobaczymy, czy ma jakieś miksturki dla nas dobre. Może też sprzedałbym kilka gratów jeszcze. No nie wiem, zobaczymy. Idziemy do handlarza, mamy tutaj handlarza. W ogóle zauważyliście, że za jedzenie dla tamtego strażnika więzienia dostałem chyba 400 albo 450 sztuk złota. A za zabicie jednego smoka od Garonda dostałem chyba 300 sztuk złota. To tak, coś mi tu nie gra, ale okej. No niech będzie, to złoto dla nich i tak jest pewnie tutaj nieważne. Jak idą interesy? Jak tam? Jak interesy? No. Mam nadzieję, że łowcy smoków są równie bogaci, co wygadani. O. Co z tobą? Potrzebujesz jeszcze czegoś? Dla niego złoto to jest warte, no dużo, nie? Bo handlarz... Pokaż mi swoje towary. Ale dla paladynów to raczej nie, no ja myślę, że oni dostają racje żywnościowe tak normalnie, nie potrzebują tego złota. Mamy mapę Górniczej Doliny, wiecie, że my nie mamy mapy? Górniczej Doliny kupimy, mamy 18 wytrychów, no bierzemy to, kurna. Ale nam się przydadzą te wytrychy. Mamy tutaj obudzenie golema, a może bym tak na próbę sobie wziął jedno, zobaczymy jak to działa. Mamy dużo mikstur, esencje, to bierzemy wszystkie. Myślę, że możemy wziąć te małe, te średnie, te wielkie. Nie mam kasy, wydałem wszystko. To niedobrze. No dobra, ale my mamy tutaj czym handlować, więc może pohandlujemy. Mamy topór, mamy jakieś tam miecze, jeden, drugi, trzeci, jakieś tam orkowe bronie. No i już zobaczcie, ile kasy. Mamy buławę drzewcową, która wygląda jak zwykły kostur. Może być samodzielnie wykuty miecz, to sobie zostawimy, bo to możemy kowalowi w mieście portowym sprzedać za 100 sztuk złota. Tutaj kiepski tasak, to też sobie sprzedamy. Tych mamy zardzewiałych mieczyków. Kilow zostawię, mamy zardzewiały krótki miecz. Mamy lagę, to też zostawię tutaj. No oczywiście, krótki miecz strażnika Miki, to też niech zostanie. Mamy tutaj łuki, mamy tutaj te większe łuki, mamy kuszę Sengrata. Nie, no to nie mogę sprzedać. Ona i tak niewiele warta, 15 sztuk złota, ale to nie, no. Spokojnie, nie? Dobra, więcej kasy chyba nie potrzebujemy. Możemy sobie otworzyć jeszcze nasze mieszki. Zobaczymy zaraz. Kupujemy na razie to. Powinno być okej. Na wszystko mi starczy? Tak. Tak, jest okej. To czekajcie, to może sobie... Zobaczymy, tutaj mamy złote naczynia. To sobie jedno sprzedamy. Mamy złoty pierścionek, też możemy sprzedać. Złoty świecznik, puchar. No, i dobrze, on ma dużo kasy. Może być. Świetnie. Ja sobie może pootwieram te skórzane woreczki. Zobaczymy. Jeden, 25 sztuk złota. Drugi, 25 sztuk złota. Jeszcze 25. Tu mamy po 50 sztuk złota. To też sobie to pootwieramy. Jeden, drugi, trzeci. Ciekawe co u Beefa, nie? Co teraz robi Beef? Może gdzieś tam obozuje, może nie wiem. Kurna, może zgubił się w tej kopalni. Nie mam pojęcia. Mam takie myśli, żeby skórzana sakwa Gorna. A może mu to oddam, kiedy go spotkam? Myślę, że go spotkam jeszcze, to może wtedy. Smoła. Nie. Mam takie myśli, żeby go poszukać, wiecie? Tego Beefa, ale kurna, no... Teraz nie jest dobry moment na to. Wierzę, że sobie poradzi, tak, żeby tam się tylko nie porwał z motyką na słońce, bo wiadomo, że zabił smoka, pewnie taki FIFA Rafa, co to nie on, nie? No i żeby nie było, że się gdzieś potknie i będzie problem. Dobra, mamy godzinę 9:32 i pada deszcz. Oj, nosku, rozświetl nam nad głową. Proszę. No i idziemy. Oko i nosa naładowane, wszystko ogarnięte, jakieś misje tutaj, miecz Ferosa, jeszcze go nie zdobyłem, amulet Angara. No właśnie, Angara nie było. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie ma Angara. Poszedł. No, pewnie poszedł zapolować na smoki. Dobrze. Życzę mu powodzenia, może go nawet... spotkamy gdzieś. Kurna, wysoko. Trzeba się wyleczyć. Dobrze, że kupiłem to do leczenia. A mamy jakiś zwój do leczenia? Mamy światło, leczenie lekkich ran. Może użyjemy? Magia! Leczenie! Wow! Nawet mało many nam zeszło. Kozak! Ej, dobrze wyszło. Bardzo dobrze. No i co? Mamy tutaj wargi, mamy orków do pokonania. No i może zejdę sobie tutaj na prawo, na dół. Postaramy się jakoś tam pojedynczo z nimi walczyć. Z Beefem byłoby łatwiej, ale no tutaj musimy jakoś tam sposobem to ogarnąć. Ja już wyciągam miecz. O, już idą, idą. Dwóch, trzech. Kurna, dobra, jeden zrezygnował. No ale ten drugi. Ajajajajaj. Drugi idzie i trzeci też. Dobra. Oj, oberwałem. Oberwa, dobra, mamy to. Kurna. Wow. Dobrze, wyszło. No dwóch pokonanych, to tylko jednego gagatka trzeba pokonać. Ciężki orkowy topór, tutaj też mamy. Dobra, więcej ich nie przeszukam.
nie ma mowy. Zjemy sobie coś, czy wyleczymy się miksturą? Wyleczymy się. Tak normalnie. Może być. No dobra, wyciągam miecz i zachęcam do podejścia. Znowu dwóch, znowu trzech! Znowu trzech orków tam jest! No to dawaj, raz, dwa, dawaj! Świetnie. Dobra, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, naprawdę. O, jeden nie żyje, mamy lewe. O, mamy kolejny poziom wbity. Świetnie, bo znowu jeden się wycofał, więc całe szczęście mogłem tych dwóch pozostałych pobić. No, tutaj musiałem trochę raszować, wiecie, gdzieś tam szarżować po tych kłodach, po tym wszystkim, co tutaj mamy, ale no, dałem radę. Dobra. No to idziemy. Znowu pewnie wyjdzie trzech. Podejdzie jeden? Nie, teraz nie ma żadnego. Naprawdę nie ma żadnego. Gdzie oni, kurna, się podzieli wszyscy? A, mamy tam jednego w oddali, ale ledwo go widać przez to światełko. No dobra, to z pieskami sobie powalczymy. No, to nie jest duże zagrożenie, to na spokojnie jeden poszedł od tyłu tutaj. No to spoko, też go sobie ogarniemy. Dawaj, cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Świetnie. To też bierzemy, cyk, cyk. O, i biegnie ork, ale tylko jeden, więc luz. Dobrze jest, dawaj, cyk, elegancko. Mamy to. Mój przyjaciel Beef, gdzie jesteś, Beef, gdzie jesteś? O kurna, Beef! Jazdy! Jaserom. Naprawdę? Nie. Rozrywkowa okolica. Idź przodem, ja będę w pobliżu. O kurna, Beef! Tyle na ten temat. O Boże. Beef, jaja sobie robisz! Naprawdę? Co to jest? Nic tu nie ma. Kurna, ja tu śpiewam. Dla Beefa. Oczywiście liczyłem na to, że on tego nie słyszy. A tu wychodzi na to, że słyszy i to bardzo dobrze. O kurna, Beef, ale dlaczego odchodzisz? Cieszę się, że żyjesz, ale... Jeju. To było cudowne. Śpiewam sobie, tu nagle Beef leci z jakimś orkiem na plecach. Kurna, Beef, ale tak szczerze, gdzie idziesz? Idziemy tam, wiesz, mamy misję do wykonania. Nie wiem, chciałbyś może... Potrzebujesz mikstury. Jasne. To ja tobie dam miksturę, a ty chodź. Chodź, idziemy. Fajnie będzie, Beef. No Beef. Kurna. No to nie wiem, to może pójdziemy za nim, czy nie? A ciekawe, czy on teraz pójdzie za mną. Idziemy, Beef? Dawaj, ho. No dawaj, kurna. Wierzę w ciebie. Ponownie, tak, Chodźmy. Good. Dawaj, idziemy, Beef. Spoko, potrzebujesz, nie, bo dałem tobie miksturę, to nie potrzebujesz. Kurna. Mój kolega Beef, przyjaciel Beef, przyjaciel Beef, gdzie jesteś Beef? No i znalazł się. Może tak często mówiłem Beef, że wywołałem go. To tak jest, jak wiecie, jak staniecie przed lustrem i powiecie trzy razy krwawa Mary, chodź do mnie, to niby pojawi się jakaś ladacznica z okresem i was zabije. No, lepiej uważać. No dobra, to my, żeby dostać się do tej kamiennej fortecy, potrzebujemy iść tam. No, tylko że musimy tam się przedostać jakoś tak, żeby orkowie nas nie zabili, żeby było jak najbardziej bezpiecznie się da. No to może przejdziemy sobie gdzieś tutaj. Musimy zrobić tak, żeby Beef nie szukał zaczepki, żeby tutaj, żeby go nie stracić, nie? Dawaj, Beef, idziemy tędy. O, no ale wskoczyłem na głęboką wodę. Dawaj, przejdziemy sobie, może wodą popłyniemy troszeczkę, to też będzie w porządku. O, i zobaczcie, kogo mamy tutaj. Mamy orków. Dawaj, o, Beef, jak się wyrwał do walki. Elegancko, przyjacielu, ty mój. Dawaj, tego też bijemy. Dobra, Beef, i chodź do mnie, bo tam dalej, tam jest niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. No i spoko. Beef, oberwałeś? Nie, ja też nie oberwałem. Kurna, ale działamy, nie? Dobrze idzie. Fajnie jest. No dobra. Chodź, Beef. Przejdziemy sobie tutaj, już wiemy, że tędy jest bezpiecznie, więc możemy tak w miarę tutaj bezpiecznie przejść. Tutaj też nie, tutaj nie. No i spoko, może. Mamy kwiatki do zebrania, ale ja bym tego nie zbierał. Tam jest jakaś wieża. Ambona, nie, to też nie. Tego też nie zbieramy. Idziemy wzdłuż wody, bo widzę, że może wyciągnę kuszę. O, może zaczarujemy jeszcze raz, bo... No, zgasło mi światełko. Dawaj. Bach! Bach! Bierzemy kuszę! I idziemy dalej. Ork wojownik. Niebieski bez. Wylany chłę z parą statkiem w piękny rejs. No i mamy czterech teraz. Beef. Taktyka taka jak zawsze, nie? Ja skupiam uwagę na sobie, a ty napierdzielasz od tyłu. Dawaj, Beef.
Dawaj, Beef, damy radę. Kurde, jesteśmy drużyną, Beef. Pamiętasz? Beef, jesteśmy drużyną! Dobrze, kurna, ale idzie, ale im pokazujemy, gdzie raki zimują. Beef, świetnie, dobra. Kurna, ale idzie. Ale idzie, dawaj go od tyłu, Beef. Pięknie, Beef, kurna, ale idzie. Tyle na ten temat. Co to za walka? Bo Bezzy i Beef to jedna rodzina. Starszy czy młodszy chłopak? Nie, to źle brzmi. To myślę, że nie. Nie, cofam to. Raczej nie. Dobra, dawaj, cyk. No dobra, trzeba się wyleczyć. Beef pewnie nawet nie oberwał, bo przyjąłem wszystko na siebie. No dawaj, cyk. Cyk, w ogóle jestem pod wrażeniem, bo on, wiecie, to nie jest tak, że on za mną chodzi i czasem tylko uderzy toporem, kiedy go o to poproszę, ale facet bierze na siebie inicjatywę, wymyśla plan, chwyta za topór i kurna, w bajlando idzie, bijemy się z orkami i nawet nie ma co, nawet nie pyta o pozwolenie czy coś takiego. Nie czeka, aż ja to zrobię pierwszy, tylko działa. No, ja lubię ludzi, którzy działają. Chociaż wiadomo, no warto też czasem pomyśleć przed tym, jak podziałasz. A Beef ma z tym jeszcze problem, ale spokojnie. Jeszcze troszeczkę w moim towarzystwie i powinien zacząć lepiej myśleć. Nie mówię, że jestem jakimś kurna myślicielem, ale no może coś mu tam pomogę. Ork wojownik, bierzemy sobie kwiatki kolejne, znowu się muszę wyleczyć. No to bierzemy sobie leczonko. Bierzemy sobie jeszcze jedno leczonko, no i idziemy dalej. Co jest, Beef? Zaczynam uważać, że powinienem dostawać od ciebie więcej pieniędzy. Chcę następne 100 złotych monet. Dobra, proszę. W porządku. Jesteś tego warty. Też tak myślę. No to ruszajmy. No to ruszajmy. Idziemy tutaj tędy. Przejdziemy sobie, tam mamy kolejnych orków do pokonania. Ogniste ziele, bierzemy to. No i trzeba działać. Trzeba działać, panowie orkowie. Zapraszam tutaj do mnie. Okej, Beef, dawaj ich. Flankuj, Beef. Flankuj, Beef. Beef. Oj, super, ale ci idzie. Kurna, Beef. Och, ta nasza taktyka. No i dobrze, no. Elegancko. Mamy orkowy topór, bierzemy go sobie. Tutaj też bierzemy. No i co, no. Mamy orka, trzeba go przeszukać. Po ścieżce, powolutku, pomalutku przed siebie. Zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze będzie fajnego. Mamy jaszczury, a tu widzę, mamy dużo kwiatków do zebrania. No to bierzemy to, jasne, że tak. Korzeń leczniczy, mamy tutaj też jakiś korzeń leczniczy. Może znajdziemy jakąś goblinią jagodę, albo smoczy korzeń, czy coś takiego, to się bardzo przyda. Tak myślałem, czy by nawet nie zjeść teraz tych korzeni, tego wszystkiego, co mam, co mogłoby mi dać statystyki, bo to tak, kurna, wiecie, każdy punkt siły, każdy punkt zręczności to jednak, no, duży plus. Dobra, Beef, poczekaj chwilę. Poczekaj, Beef, dobra, Beef, kurna, okej, Beef, to nie czekaj. Beef tutaj nie czeka, on z takimi jaszczurami, to wiecie. Niczego tu nie znajdę. Z ręką w bucie. Niczego tu nie znajdę. Dobra, Beef, to idź tam, ja sobie przejdę tutaj, może tego ognistego zaataakuję. To będzie dobry pomysł. Jest największe zagrożenie, gnojek. Ciekawe, kto ma na pancerzu więcej odporności na ogień. Czy ja, czy Beef? Dawaj, kurna, bo on ma lepszy pancerz. Tak mi się wydaje, że ten pancerz, on ma ten ciężki pancerz łowcy smoków. Wydaje mi się, że on jest o wiele lepszy niż mój. No mam takie wrażenie. Beef, nawet leczenia nie potrzebujesz. Świetnie, kurna, mnie tu prawie zabili, a Beef sobie tam w najlepsze. Full HP. No dobra, no. No i bierzemy jedną miksturkę, drugą, trzecią, czwartą, pijemy szybko, jeszcze napijemy się. Dobra, tutaj możemy przeszukać tych jaszczurków? Nie, nie możemy. Ciekawe dlaczego? Chętnie bym przeszukał. Zdjąłbym skórę z jaszczura, czy coś takiego. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, no to zrobiłbym to. No, jak widać, można tylko pazury. Niczego tu nie znajdę. Mogą być pazury. Tutaj dalej coś jeszcze jest? No mamy też kwiatki. Tam od tyłu może zajdę, zobaczymy, czy też coś tam czeka na nas. Mamy ziele lecznicze, mamy jeszcze jedno ziele. Też bierzemy tu korzeń leczniczy. Nasz kolega Beef idzie za nami, wymachując swymi wielkimi stopami. Tato, lato, czy tutaj ze skalą coś dla nas jest? Chyba nie. Nie mamy ani przeciwnika, ani kuferka żadnego. No tyle, że ładne widoki widzimy. Tutaj musimy iść i dzisiaj tam dojdziemy, Beef. Musimy, nie ma innej opcji. Mamy zadanie do wykonania i trzeba to zadanie wykonać. Ciekawe, jaka pora roku jest tutaj w Gothicu, nie? Może lato, może wiosna, jesień, jakaś taka może wczesna.
Nie wiem, na wyspach pewnie inaczej to wygląda niż u nas w Polsce. A jeszcze w grze komputerowej to domyślam się, że twórcy jakoś tak aż tak bardzo nad tym nie myśleli, ale może. Jeżeli macie jakieś pomysły, to napiszcie w komentarzach, a my idziemy sobie zobaczymy jeszcze tutaj poniżej, jak to wygląda. A tutaj mamy dwóch panów do porozmawiania. Beef! Nasi koledzy, zobacz, kogo my tu mamy? Hej. Gorn! A, znalazłem cię. Miło cię widzieć. A więc tutaj się schowałeś. Ty też nie dasz się tak łatwo zabić, co? No, raczej. Znalazłeś coś ciekawego? Ciągle szukam. Myślę, że coś dzieje się w starych ruinach w górach. W nocy widać tam dziwne światła i słychać jakieś wrzaski. No i to nas interesuje. Może Lester wrócił na swoje śmieci? Raczej nie. O ile wiem, Lester już tam nie mieszka. No, bo mieszka z Xardasem. A to by się zdziwił Gorn, gdyby się dowiedział. Myślisz, że to sprawka smoka? Bardzo możliwe. Tamten płaskowyż jest lepiej strzeżony niż królewski skarbiec, a koniec końców to jedyna droga do fortecy. Jakby mało było samych smoków, kręci się tam mnóstwo innego plugastwa. No dobra, o czym mówisz? O czym mówisz? Nie przyjrzałem im się jeszcze dokładniej, ale czymkolwiek są. Chodzą wyprostowane i mają łuskowatą skórę. Skaczą po skałach jak stado zębaczy w pościgu za ofiarą. Słyszałem parę razy, jak węszyły po okolicy. Myślę, że zajęły całą wyżynę. No dobra. A co z orkami? Obserwuję ich od dłuższego czasu. Za tą palisadą musi się kryć coś ważnego. Myślę, że trzymają tam swoje główne siły. Myślisz, że jest ich tam jeszcze więcej niż tutaj? Nie zdziwiłbym się, gdyby pewnego dnia przewrócili tę swoją palisadę i zalali nas jak powódź. Nie podoba mi się to. Gdyby rzeczywiście ruszyli do ataku, będę musiał ostrzec Lee. On i tak chce się wynieść z tej wyspy, a w obecnej sytuacji to chyba niezły pomysł. No, chyba. Pomożesz mi dostać się do fortecy? Sam nie wiem. Boję się spuścić orków z oka choćby na chwilę. Nie przesadzasz przypadkiem? Może, ale nigdy sobie nie wybaczę, gdybym nie zdążył ostrzec pozostałych. Chociaż z drugiej strony... A co mi tam? W końcu po co tu jestem? W porządku. Pomogę ci przebić się do fortecy. Trochę ruchu mi nie zaszkodzi. Zresztą i tak chciałem się lepiej przyjrzeć tym dziwnym bestiom. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy. Przyznaj się, Gorn, że martwisz się o mnie tak naprawdę. No dobra, przez wzgląd na starą znajomość uznajmy, że zgodziłeś się pomóc. Okej, Gestad, cześć. My się nie znamy, ale masz bardzo ładny pancerz. Znamy za to kogoś, kto taki pancerz potrafi wytworzyć. Hej! Jak leci? Przyjście tutaj jest prawdziwym aktem odwagi. Pewnie się zgubiłeś, co? Niekoniecznie. Co tutaj robisz? Zarabiam. W takim miejscu? Jestem myśliwym. Specjalizuję się w trudnych zadaniach. Ogniste jaszczury, pełzacze, zębacze. Jednym słowem wszystko, na co nikt inny nie zechciałby zapolować. Fajna zbroja. Niezła zbroja. Tak, ciężko coś takiego dostać. Jest zrobiona z pancerza pełzacza. Zrobił ją dla mnie pewien człowiek imieniem Wilk. Wtedy byłem więźniem w kolonii. Dałem mu kilka łusek pełzacza, a parę dni później zbroja była już gotowa. Facet jest w porządku. Świetnie. Gdzie teraz przebywa Wilk? Nie widziałem go od czasu, kiedy był najemnikiem w kolonii. Przypuszczam, że wciąż obraca się w tym samym towarzystwie. Jest tu coś wartego zobaczenia? Trochę ognistych jaszczurów, orków i cholera wie czego jeszcze. Nie byłem jeszcze na wyżynach. Nie radzę jednak próbować. Stworzenia, które żyją tam na górze, nie wyglądają zbyt przyjaźnie. No dobra. Potrafisz oprawiać smoki? Jasne. To może nauczysz mnie? Naucz mnie sprawiać zwierzęta. Czemu nie? I tak mam chwilowo dosyć wrażeń. No i świetnie. Smocza krew. Krew najłatwiej spuścisz, przecinając brzuch lub gardło zwierzęcia ostrym nożem. No okej. Co chcesz wiedzieć? Smocze łuski. Smocze łuski są naprawdę trudne do wyrwania, ale te na plecach są stosunkowo płytko osadzone. Ciekawe skąd wie. Czy już kiedyś zabił smoka, czy czytał w książkach? No dobra. No to
mamy tam jeszcze jedną opcję, a to już ognisty jaszczur. Języczek. Musisz przytrzymać język ognistego jaszczura ręką. Teraz odcinasz go jednym sprawnym ruchem. No dobra, to tyle. Sio, spoko. Chyba może być, nie? Dobra. Gordon. Zaczynam uważać, że powinienem dostawać od ciebie więcej pieniędzy. Chcę następne 100 złotych monet. Okej, okay. Beef. No dobra, trzymaj. W porządku. Jesteś tego warty. Też tak myślę. No to ruszajmy. Ruszajmy. Hoppa. Gordon. Hey. Gotowy? Ja mogę iść. Możemy ruszać. Jak za dawnych czasów, co? No. Ale coś sobie wyjaśnijmy. To moja bitwa. Tym razem to ja idę z przodu. No dobra. No to lecimy. Może być ważne, że nam pomożesz. Tak naprawdę tylko to się liczy w tej sytuacji. Ziele lecznicze, my postaramy się, żebyś ty nie zginął, a ty postaraj się, żebyśmy my nie zginęli, no chodź, żebyśmy dotarli do celu. On już tam walczy, kurna. Szczela do kogoś. Nawet zabił. Okej. Okay. No to pomożemy, to jest dobry moment. No i widzisz, Gordon, przydałem się na coś. Nie żebym musiał to udowadniać, ale no jednak. Całkiem dobrze, idziemy we trójkę. Co trzy głowy, to nie jedna. Co dwa topory i miecz, to nie miecz. No, jakoś tak. No, tu mamy ich wielu. Dawaj, Beef. Musimy pomóc Gordonowi. On niech tam sobie strzela z tej puszy, a my tutaj... Bam, kurna. No. Dawaj, kurde, bam! Pokonany. Wyzbieramy sobie później te kwiatki, te mieczyki. Na razie walka, to jest najważniejsze. Tu mamy jeszcze jednego, to... Tego też pokonamy. Pokonany, dobrze. I... No i dalej, Beef, potrzebujesz leczenia? Nie. Gorn? Chyba też nie? Nie. On jest chyba nieśmiertelny, tak mi się wydaje, ale może... Może jednak, nie wiem. I? Trafia czy nie? Chyba tak. Trafia? No trafia. Dobra, zabij. Wyciągamy miecz, pomożemy. Beef, dawaj, pomagaj, ja też pomagam. Tutaj od lewej, bam. Mamy? To mnie kręci. No i to jest współpraca. Jestem dumny z naszej ekipy. Dawaj, Gorn. No miałeś iść pierwszy, to idź. Idź. A my popatrzymy, poczekamy, zobaczymy odpowiedni moment i pomożemy. Jedna bestia mniej, nie żyje. Dobra, to jest dobry moment, dawaj, cyk. Świetnie, jeszcze cyk. No, cyk, świetnie, cyk. Okej. Tu na górze widzę, mamy jeszcze jakiegoś. A tutaj pusto. No spoko. I? Nie wiem, może... Chyba się nie dogadali, czekajcie, wyciągam kuszę, postaram się może tutaj... O! Świetnie, trafiłem. No to teraz my pokażemy, na co nas stać, nasze zerowe umiejętności w kusznictwie. To mnie kręci. Daliśmy radę, jest w porządku. Jest okej, okay, Beef. Co my tu mamy? Ognisty korzeń. A, wezmę go. Jaszczurzy miecz też go wezmę. No i idziemy dalej. Tutaj też mamy mieczek. No dobra, tu mamy korzeń leczniczy. Bierzemy. Ha, łatwizna. Cóż, przyjacielu, resztą musisz zająć się sam. Spuść im cięgi. Ja wrócę na swój posterunek i będę dalej obserwował orków. No nie dobra. Ma sprawy. Do zobaczenia. No, mam nadzieję. Szkoda, że nie idzie z nami na górę tam, ale okej, rozumiem, jakby damy radę. Poradzimy sobie. Dobra, może zapiszemy grę. No i dobra, Gorn zostawia nas, Beef, a my idziemy walczyć ze złem tego świata. Wyciągam mój magiczny, błogosławiony... miecz i z inoskiem na ustach idziemy pokonać kamiennego golema. Beef, tutaj się nie wtrącaj, bo z takimi przeciwnikami to ja sobie tylko mogę poradzić, bo mam błogosławiony miecz. Normalnie Beef potrzebowałbyś jakiejś obłukowej broni. A tak, to widzisz, no ja potrafię takie rzeczy robić mieczem i się nawet nie stępił ten mój miecz. No ale Beef, powiem tobie, że tak po znajomości tego twojego bydlaka na plecach mógłbym pobłogosławić. No, nie wiem, co ty na to, ale... Zróbmy to. Beef, mocą nadaną mi przez Inoska błogosławię ten twój wielki dwuręczny topór. Mocą Inoska. Dowodem tego niech będzie światełko boskie nad naszą głową. No i co, no żebyś takich tam kamiennych golemów, smoki czy inne zboki na hita jednego po prostu ciorał tym toporem. Wielkim zawsze i wszędzie i na wieki wieków. Amen. No i...
gitara, nie wiadomo o co chodzi. Nigdy tego nie robiłem jeszcze, więc a może nadaje się na kapłana. Nie, chyba nie. No dobra, Beef, teraz to światełko będzie nam przyświecać tutaj. Na spoko może być. Mamy jaszczura do pokonania kolejnego. W ogóle pamiętamy te lokacje z Gothica 1. I tutaj, nie wiem czy kojarzycie, ale mieliśmy... Dawaj kurna, cyk, cyk. Wow, wow. Mieliśmy gałgany w mojej harpie. O Beef, uderzyłem cię, sorry. Mieliśmy harpie, które tak głośno krzyczały. Tak darły japę. O kurna, Beef. Kozak, ale żeś go porobił. Tak głośno krzyczały, że... Naprawdę rozrywkowa okolica. Idź przodem, ja będę w pobliżu. Okej, mam nadzieję, że... To co, nie idziesz ze mną tam na górę, Beef? Ej, co jest, Beef, naprawdę? Chwila! Okej, ciekawe. No dobra, Beef chyba za nie mógł, nie wiem, może mu się kupę zachciało. Nie wiadomo, idę sam na górę, damy radę, jakoś tam ogarniemy. Ech, no dobra, mam nadzieję, że tych harpi tutaj w Gothicu 2 nie ma. Bo one tak krzyczały, tak się darły głośno, to było okropne. No dobra, a co my tam na górze mamy? Nie wiem, no tak powolutku, zobaczymy. Mamy jaszczurki! No dawaj. Jak tu zeskoczyły elegancko, nie? Yamakashi? No, Gorn miał rację. Wysportowane to istoty. O, nie, 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 nie. Wow, wow! Beef, przydałaby mi się twoja pomoc, ziom. Wow! Oj, przydałaby się. Dawaj. Bardzo. Kurna, w takiej sytuacji opuścił mnie? No dobra. Będę musiał mu potrącić z wypłaty. Okej, dawaj, cyk. Nie wiem, ja nie mogę żadnych obrażeń zadać. O, kurna. Beef. O, znalazłeś się. Pomóż mi, Beef. Zróbmy to razem, tak jak za dawnych dobrych czasów, Beef. Dawaj od tyłu ich. Kurna. Dobra, dostałem doświadczenie. Świetnie. No i co? Ja się bronię tutaj, unikam ciosów. Dawaj, Beef, zróbmy to raz jeszcze. Tak, świetnie. Zawsze wiedziałem, Beef, że mogę na tobie polegać. A błogosławione ostrze Beefa pokazało, na co je stać. No dobra, wyleczymy się, mamy bardzo mało życia. Kurna, tylko nie było Beefa przez chwilę, a już mam takie kłopoty. Już mam wielkie kłopoty, no dobra. Było się nauczyć walki bronią jednoręczną na trochę większy poziom, bo mamy tylko 40% tutaj. Ciekawe, gdzie idzie Beef. Nie wiem, może przy moście, a może idzie do Gorna? No, myślę, że tak, że pewnie gdzieś na dół, tam do Gorna właśnie sobie skoczy, czy coś takiego. No dobra, mamy tu jaszczurzy miecz, to bierzemy ten miecz, bierzemy wszystko, co tutaj jest i kogo my tu mamy jeszcze do pokonania? Nikogo chyba? Tam na górze nic nie widzę, tu na dole... O nie, czyli jednak, cholera, no dobra. Wyciągam kuszę, bo one chyba tutaj do mnie nie mogą teraz zlecieć, nie wiem, zobaczymy. Dawaj, cyk, o, nawet trafił, wow, nawet, wow! Co za bezbłędne oko. Świetnie, no dobra. Nie trafiłem jednak teraz, ale i tak jest w porzo. Cześć, gin. No i co? Ale krzyczą. Cholery jedne. Podniebne. Kurwiska. No dawaj, bam. Świetnie. No pokonane, no dobrze wyszło. Trzeba się wyleczyć, żebyśmy pełnię życia mieli. No i idziemy do środka, wchodzimy, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Lepiej wyciągnę miecz. O, już tam widzę golema. Oj, widzę, widzę. Nie wiem, czy on podejdzie do mnie? Idzie. No dobrze, no niech idzie. Dawaj. O, nie trafiłem. Dobra, mamy. Raz trafiłem, jest okej. No dawaj. Pan, świetnie. Dobrze, mamy go. No i dawaj, tak pod ścianę, żebym z nim podszedł, to będzie nam łatwiej. No, jest w porządku. Jest dobrze. Okej, bierzemy tutaj jakiś zwój leży. Serduszko mu wyjąłem z piersi. Dobra, mamy jaszczura do pokonania. Nie wiem dlaczego usłyszałem, że ktoś wyjmuje miecz po lewej stronie. On był po prawej przecież, nie? Nie wiem, może tak ma być. Może jakiś błąd po prostu. Tutaj też mamy skórzany mieszek. Mamy jakąś burzę ognistą, chyba skała krystaliczna. No bierzemy wszystko, co tutaj się znajduje. Świetnie. Tu mamy zawalone. Tu normalnie można było wejść po drabinie na górę kiedyś, ale dzisiaj już nie można. No dobra, idziemy tutaj, tam widzę harpie mamy pod nosem. No i świetnie. To sobie te harpie pokonamy. Wchodzimy, no dawaj. Mamy dwie sztuki tylko, to luz. Wiecie, dopóki nam na głowę nie wejdą, to będzie okej. Powinno być okej. No, jest w porządku. Wyczarujemy sobie światełko.
Bierzemy sobie miksturkę, wypijemy jedną. Może być jedna i sobie mięskiem. Dojem też jednym. No, zobaczcie, regał. Co jest napisane? Łowy i zwierzyna. Znamy to. To już czytane dawno. Wiele razy, kurna. A tutaj co mamy? Pewnie coś o alchemii. No, mikstury powodujące stałe zmiany. Czyli jednak. No dobra. Mamy kufer. Otworzymy. No, nawet wytrychów nie trzeba. Menzurka. Bierzemy kwarcyt. Topór. 250 sztuk złota. Też może być. No, to przebijemy 2000. Świetnie. Mamy to. Tu mamy garnek, mamy węgiel, mamy wajchę. No to ciągniemy. Ciąg za wajchę, Bezi. Okej. O, mamy demona. O kurna, nieczysta istoto z piekieł samych. Spod samusienkich tater. To tak dosłownie, bo spod ziemi, kurna. Dawaj, pa! Ach, pa! Dobrze. Pokonałem go, wiecie, dla nas... Dla paladyna z naszym magicznym, święconym ostrzem to żaden problem. No dobra, demon pokonany, mamy jego serduszko wyjęte, mamy miksturkę jakąś. Świetnie, mamy dwa kuferki. O, tutaj trzeba wytrychów. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Mamy to. No tak całkiem skomplikowany zamek, ale mamy to. Faktycznie, mamy czerwona mikstura. Czekajcie, bo ona chyba nam daje życie i to tak na zawsze. No, zobaczcie, 15 punktów życia. To sobie bierzemy to. Wypijemy sobie dwie. Jest okej. Dobra, leczymy się jeszcze. Ile mamy punktów życia? 401. Dużo. Świetnie. A tutaj? No to mamy serek, wino, węgiel i wytrych. No to tak słabo bym powiedział, ale... Ale jest okej. Może być ten wytrych, zawsze się przyda, zwłaszcza, że jeden złamałem. Nie wiem, czy tutaj ja czegoś nie widziałem wcześniej przypadkiem? Chyba tak. Chyba tak, chyba na pewno. Mamy jaszczura! Bam! Dawaj! Pytanie tylko, czy był jeden, a druga tam, wiecie... Druga? Nie, nie druga, tylko, że jego ekipa tu się chowa. Nie, nie chowa się. Wow! Co tu się wydarzyło? Katowski topór. No to nieźle. Zupa rybna to bierzemy. Tutaj coś jeszcze? Mamy coś jeszcze. Jasne, że tak. Mamy skórzany mieszek. Tutaj mamy zwój. No to bierzemy ten zwój i idziemy dalej. Tam już nie ma po co iść, bo tam był ten golem. Wiecie, może zapiszemy sobie grę. To jest chyba dobry moment. Bierzemy ten kwarcyt i teraz tylko trzeba wykminić, gdzie mam iść. Ale to zaraz na pewno odgadnę. Chyba tam na zewnątrz. Tak mi się wydaje. No i dobra, zapisałem. Możemy iść przed siebie. Zobaczymy, co tutaj jest. Tam. Co on tu? Co? Co on tu robi? Nie wiem, mi się wydawało, wiecie, że przechodziłem tutaj, ale... Kurde, może go pominąłem gdzieś. Nie wiem, przypadkowo takie rzeczy się zdarzają. Wiecie, napijesz się, naćpasz, a wypadek i tak by się zdarzył, trzeba uważać. Co my tu mamy? Pałkę mamy, mamy też jakiś pierścionek, no to bierzemy go. Tu mamy miksturkę, tu był kamień ogniskujący, nie? Był tam na górze, powinien być tutaj, ale był na górze. A teraz my idziemy na górę. No i cyk. Schodzimy sobie. Tu mamy korzeń leczniczy. Dobrze, będzie na miksturkę. Wytworzymy sobie. Tu mamy kuferek. No to otworzymy. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. I prosta kombinacja. Mamy rybę. Mamy cztery wytrychy. No, no, kurna, dobrze. Bardzo dobrze. Ja tam się cieszę. I to się ogromnie cieszę. A tutaj też coś jest. No to zobaczcie, mamy mikstureczkę. To bierzemy. Tutaj przejdziemy. Mamy harpię. Nie, nie, nie. To może. Może jeszcze chwilę. No to... A tu co się dzieje? Nie wiem, może wykorzystamy to, że ogłupiał i... Pożonam go tak na szybko. No i cyk, cyk. No i świetnie. Chyba żaden krytyczny cios mi nie wleciał niestety, ale to nic nie szkodzi. No, dawaj. I się tam zapachnąłem. Dobrze jest. Mamy ten jaszczurzy miecz. No i co? Co my tu jeszcze mamy? Mięsko kopacza mamy. Tutaj też mamy. Tutaj też mamy. Jakieś tam grzyby. No i spoko. Tu mamy jakiś topór. Mamy zaklęcie kuli ognia. Luz, może być jeszcze jedna harpia. No to dawaj. Raz, dwa, trzy. Raz. Ciekawe, jak sobie poradzimy bez bifa. Na razie o dziwo sobie radzimy, ale... No ciekawe, jak to będzie później wyglądać. Nie wiem, ale się domyślam, że pewnie słabo. Cześć! Ale jesteśmy na górze. Kurde, jak to wygląda, nie? Dobrze wygląda.
Bardzo dobrze, dawaj. Pach, pach. Dobrze, pach, pach. Niedobrze. Jest okej. Pokonany. Bierzemy mieczyk. Mamy rdeścik. Nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem on tutaj wyrósł, ale... ale jest. Bierzemy. Fajny widok, nie? Która godzina jest? 17:03. Może być. Nie, pijemy miksturkę, tam widzę dalej też mamy przeciwnika. Jednego do pokonania, tylko sobie pokonamy, tu mamy kwiotki. O, patrzcie, kogo ja znalazłem, powiedz mi, nieszczęśniku, to jak ty się tutaj dostałeś, Boże, przez te wszystkie, wiecie, golemy, jaszczury, harpie i tak dalej. No dobra, kolejny łowca smoków, który niestety do smoka żadnego nie doszedł. No dobra, nie wzbogacił się, a przypłacił to życiem. Dawaj, cyk, cyk. Ale no, domyślam się, że przygoda musiała być. Oj kurno, na pewno. Przygoda musiała być. Dobra, jaszczurka pokonana. Mamy tutaj cyk. Możemy sobie popatrzeć, jak to wygląda z góry. Fajnie wygląda, tam mamy zatopioną wieżę Xardasa. No spoko. No to idziemy dalej, przeszukamy go? Nie, znaczy mieczyk można wziąć, ale reszty nie przeszukam, bo się nie da. No tutaj też bierzemy rdeścik polny. No i co? Co tu jeszcze takiego jest? Chyba już nic sobie. Dawaj, napijemy się, cyk. Jeszcze cyk. Świetnie. I mamy smoka. Jest. Dobrze. Dobrze, zapiszemy grę. No i to jest ten moment, gdzie Beef bardzo by nam się przydał, tak samo zresztą jak Gorn. Ja bym, wiecie, odwracał uwagę, oni gdzieś tam tymi toporami mogliby od pleców bić, ale no... no jestem sam. Niestety, sam. Biorę światełko nad głowę, może ogarniemy sobie też jakiś ten oko Inosa. O właśnie, czekajcie, trzeba nałożyć, żeby nie było, że zapomnę. Bierzemy pulsujące energią oko Inosa na siebie. Świetnie, kurna, Inosek jest z nami. Oj, wierzymy w to bardzo. Napijemy się mikstury many. Czy mamy jeszcze coś takiego, co mogłoby mi się przydać? Mamy smoczy korzeń. No to dawaj, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No i jeszcze szósty, siódmy, ósmy. To mi musi pomóc. Oj, musi. Bierzemy jeszcze tutaj goblinie jagoda też. Jedna, druga. No dobra, nie mamy już niczego innego, co mogłoby nas wzmocnić, chyba że... mikstura na szybkie bieganie, ale to nie wiem. Może tak. To może zapiszę grę jeszcze raz. No i lecimy. Pogadamy z nim najpierw. Cześć, wielkoludzie. Jeszcze jeden zadufany w sobie karzeł, który ośmielił się wspiąć na moją skałę. Ach, ludzie. Tacy waleczni. I tacy... wątli, wypatroszę cię i rzucę twoje wnętrzności ścierwojadom. Nie tak szybko. Mam tu oko Inosa. Odpowiesz mi najpierw na moje pytania. Pytaj więc! No dobra, kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Pydrakan. Jak cię dopadnę, obedrę żywcem ze skóry. Okej. Kto cię tutaj przysłał? Kto wam rozkazuje? Kto was tu przysłał? Naszymi czynami kieruje nasz pan i jego słowo mocy. Wkrótce nikt nie zdoła oprzeć się jego woli. Jego ramię sięga daleko poza królestwo umarłych. Duchy nocy gromadzą się wokół, oczekując jego nadejścia. Wkrótce zostaniecie pokonani, a on zapanuje nad światem. W porównaniu z nim, nawet my jesteśmy nic nieznaczącym pyłem. Nasz pan nadejdzie, by wskrzesić wasze ciała z popiołów i wykorzystać je do podporządkowania sobie tego świata. To nie brzmi zbyt dobrze. Który z was, smoków, jest najpotężniejszy? Czerpiemy naszą moc z żywiołów waszego świata. Ich hierarchia jest bardzo prosta. Miękka ziemia obdarza życiem wszystkie istoty pod słońcem, ale otworzy się i pochłonie cię, jeśli zbliżysz się do niej za bardzo. Skała, która prędzej pęknie niż się podda, wznosi się dumnie ku niebu, by pogrzebać pod sobą nieostrożnych. A mimo to jest przecież najlepszą ochroną przed falą przypływu. Iskra życia płonie w huczącym ogniu tego świata. A przecież ogień spala całe życie,
pozostawiając po nim ledwie garstkę popiołu. Wszystkie żywioły mają moc tworzenia i niszczenia, ale tylko w wodzie, która stała się twarda jak skała, wszystko stanie się słupem soli, na którym życie jest niemożliwe. Taki mądry, a nie wpadł na to, żeby może stanąć po mojej stronie. Na kurna, pokażemy mu teraz, kto tutaj rządzi. Dość gadania. Oko straciło swą ochronną moc. Przygotuj się na śmierć. Zaraz zobaczymy, kto tutaj pierwszy umrze. Dawaj, Bezi. Klepiemy dziada. Myk, myk, dobrze. Dawaj, cyk, cyk. Nie możemy mu pozwolić, żeby zionął w nas ogniem. Wow, ale on zionął w nas ogniem. Nie. Dobra, dawaj. Cyk, lewo, prawo, dobrze. Dawaj, lewo, lewo. Wow, znowu. O, cholera. Dobra, uciekamy, uciekamy, muszę się wyleczyć. Ojej, juniu. No to nieźle. On tam został i strzela ogniem w nas. Zieje w nas pociskami ognistymi, ale zobaczcie, ten już jest o wiele trudniejszy. Tym bardziej przydałaby mi się pomoc jakiegoś bifa czy coś takiego. No ale dobra, no wyciągamy miecz i działamy dalej. W sumie na upartego mógłbym sobie przyzwać golema. Kupiłem zwój, ale to, wiecie, w ostateczności, jeżeli faktycznie będzie taka potrzeba, to może wtedy sobie coś takiego zrobimy, bo teraz... Wow! O cholera! Wow! Zginąłem! No to nieźle. No, nie wyszło to jakoś najlepiej, ale spróbujemy jeszcze raz, no zobaczymy, co teraz wyjdzie. Jeszcze jeden zadup. Tak, to ten sam, bezimienny, to ja. Już nie musimy rozmawiać, teraz najważniejsze jest to, żebym wyjął miecz. I zaczynamy, tak, zobaczymy, na co cię stać, ile jesteś wart. Dawaj, dawaj, dobrze. Świetnie, lewo, prawo, dobrze, lewo, prawo. Wow. Dobra, przeżyłem. Całe szczęście. O, oberwałem z kuli ognia. Okej, wiecie, tak sobie myślę, kupiłem ten zwój przyzwania golema. Może to nie byłoby takie najgłupsze, żeby z tego zwoju teraz skorzystać. Nie mam połowy życia, on też tam całkiem sporo tego życia stracił. No nie ma obok nas bifa, nie ma obok nas gorna. No i musimy tak, widzicie, no, radzić sobie po swojemu. Ale można skorzystać z tego, co mamy. Dlaczego by nie? Po to to kupiłem. No i dawaj, cyk. Ale kozak wygląda, nie? Kamienny golem kontra kamienny smog. Może ten golem go nie zabije, ale przynajmniej odwróci jego uwagę, a przecież o to nam chodzi. Żeby smog nie atakował nas, a żeby atakował właśnie tego golema. Wow! Wstawaj, o wielki golemie! Jeszcze zrobimy to za pierwszym. Musi się udać, dawaj, chodź! No, teraz damy radę, idziemy tutaj, kurna, nie możemy dać się trafić, no. Taki cwany jesteś, lewo, prawo, slalomem, kurna, dobrze, i tu myk. Cyk, cyk, z kamienia powstałeś, w kamienia się obrócisz. Dawaj, lewo, prawo. Twoją własną mocą cię pokonam, kamiennym golemem z kamienia. Dawaj, no dawaj, dawaj. Coś ten smog nas tutaj próbuje. No, co się dzieje? Dawaj, lewo, prawo, dobrze? Dobra, golem nam pomaga, całe szczęście. Mamy go? Mamy go! Jest! Świetnie! Dzięki, ziomek. Naprawdę, spoko, nie? Pokonałem go jego własną bronią. No, to co? To dzięki, do widzenia. Super wyszło, możemy go przeszukać, mamy serce kamiennego golema, mamy smoczą krew, mamy smocze łuski, no bierzemy, przydadzą się, mamy ich całkiem dużo, fajnie to wygląda, nie? Tutaj gdzieś ta głowa leży i tak dalej, kozak, nie, mamy złotko, bierzemy wszystko, co nam się przyda, skórzany mieszek, gdyby był tu beef, to beef na pewno napchałby sobie kieszenie tym złotem, a tak to tylko ja biorę, a potem zapłacę mu stówę. Mamy wilczy kieł. O, jakiś taki nożyk. Złoty talerz, może być. Srebrny talerz. Świetnie. Lekki, skórzany. Po co ja w ogóle biorę te srebrne rzeczy, kiedy tutaj tak dużo złota leży? Nie wiem, wydaje mi się, że lepiej zamiast srebrnego talerza byłoby wziąć złoty talerz. Na przykład tutaj leży taki. Patrzcie. Nie? A wziąłem srebrny. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale ktoś tak wymyślił. No dobra. A może bezimiennemu po prostu się spodobało. A może to takie złoto, takie stopione, że nie można oderwać, kurna, może, nie wiem, może tak jest. No dobra, udało nam się, mamy kolejnego smoga pokonanego, musimy się pochwalić Gornowi, musimy się pochwalić w zamku, musimy się pochwalić Bifowi, naszemu kumplowi, no i
No i idziemy na kolejnego smoka. Za niedługo na ognistego chyba. No, na to wygląda. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obecność na dzisiejszym filmie. Zmęczony już jestem. Idę spać, bo jest trzecia w nocy, więc idę w kimono. Zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrybowania mojego kanału, do wspierania mojego kanału. Zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka i tyle ode mnie. Bajo! Jajo!